No to jedziemy z naszym ogniomurkiem. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od przykręcenia halterów z blachy nierdzewnej 0,5 albo z ocynku 0,7. Coś sztywnego to musi być. I teraz ja wyginam je na 38 mm tutaj. A tu to tak jak już wychodzi, minimum jakieś 10 cm, no żeby to się trzymało. Troszkę poza konstrukcję drewnianą trzeba haltery wypuścić, aczkolwiek nie za wiele, bo to też zależy od sztywności blachy, jakie użyjecie i tak dalej, i tak dalej. Na czym się skupiamy? Kiedy mamy już halterki przykręcone, wszystko oczywiście symetrycznie, tutaj kąty 90 stopni, to o tym już nie muszę mówić, chyba totalnie. I zamontowałem sobie już pierwszą płytkę, taką startową. Nie patrzcie tutaj na to, bo to jest tylko start. Chodzi o to, żeby wyprowadzić mały rąbek. Wszystko wytłumaczę Wam na dwóch kolejnych panelach. Pierwszy panel będzie normalny, duży rąbek, mały rąbek. Będzie znowu wyjście z małego rąbka. I wtedy zakończymy sobie tutaj, obrobimy całość, bo wiem, że każdy z Was chciałby coś takiego na prawdziwo zobaczyć. Jedziemy. I teraz jak to prawidłowo wymierzyć i wyrysować następny panel? Who knows? Maciek knows. Generalnie ja robię tak, że do szerokości naszego ogniomuru już po halterach mierząc dodajemy do tego wymiaru 11,5 cm i będzie git. W moim przypadku mam 35,5 cm, dodać 11,5 to będzie 47 cm. Idziemy uciąć blaszkę. Odstawimy na niej rąbki i zapraszam z powrotem. Na naszych panelach najpierw odstawiamy rąbki. Czym to najlepiej zrobić? Oczywiście seam shooterem. No to jedziemy. Ciach, ciach. Duży rąbek. Drugie zagięcie. Ciach. Ciach. Mamy blaszkę już przygotowaną. Odstawiliśmy już sobie rąbki na niej. I teraz jak to wyrysować wszystko? Zaczynam od tego, że rysuję sobie z każdej strony kreseczkę na 5,5 cm. I teraz możecie równie dobrze narysować 5,5 cm na dużym rąbku, aczkolwiek ja na dużym rąbku dodaję po milimetrze. Wypuszczam milimetr dalej i wypuszczam milimetr niżej, czyli robię, zabieram po milimetrze z tych gięć, czyli będzie 5,4 i 5,4. 5,4 z tej i 5,4 z tej strony. Teraz bierzemy sobie seam edgerka. I malujemy. Też i cyk. Teraz wypłaszczamy rąbki, wszystko podnosimy do góry. Tu wycinamy na zero, a tu wycinamy i zostawiamy około centymetra po całości. To samo z drugiej strony. Czyli otwieramy. Otwieramy rąbki lekko. Ciach, ciach. I teraz tutaj mamy naszą linię gięcia i potrzebujemy uciąć około centymetra więcej. Jeżeli nie wiecie, jak zrobić takiego bananka, odsyłam do któregoś z moich filmów wcześniejszych. Tam znajdziecie krok po kroku, jak zrobić banana na dwa sposoby. Ok. No to wycinamy.
druga strona. Analogicznie. Musimy sobie teraz podciąć duży rąbek. To teraz co nam zostało, to wyklepać dużego z dwóch stron i wyrysować wszystkie cztery gięcia, które musimy zrobić na giętarce. Robimy sobie cęgami lekkie przegięcie. Cyk, 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 żeby blaszka nam się łatwo przyłamała. Jedna strona by była. Teraz druga strona. I wyklepujemy. Dobra. Mamy wyklepane mniej więcej duże rąbki przygotowane do zamknięcia. Możemy sobie całość wyrysować. I teraz najważniejsza rzecz. Dajemy po 5-4, czyli po milimetrze mniej niż będzie na małym rąbku. W sensie więcej blaszki będzie. Będzie szerszy panel, lekko o milimetr i to już nam dużo da. Robimy tak. 5-4 pierwsze gięcie i 4 i 4, takie 4-1. To samo z drugiej strony nam na dużym rąbku. 5-4, takie prawie 4-1. A na małym 5,5 i 4. Robimy dwa gięcia z tej strony, dwa gięcia z tamtej strony. Pokażę Wam, jak sobie poradzić bez giętarki segmentowej. Da się. Jedziemy na giętarę. Tak wygląda mniej więcej nasz panel. I teraz, jak to wszystko sobie przegiąć? Zaczynamy od tego gięcia najdalszego. Trzeba ostrożnie, bardzo uważnie, bo mamy tutaj rąbki, żeby ich nie uszkodzić. Ja to sobie wyginam na 90 stopni. Około, takie niecałe. No i teraz musimy jeszcze drugie gięcie, czyli nasz kapinosek, przegiąć lekko chociażby. Nie będzie to ostre gięcie, ale powinno być ok już. Jak Wam się już zapiera, to nie przeginajcie za mocno, bo tu się Wam odegnie ta kreseczka. Tyle już wystarczy. O, takie coś pożądane jest. Ciach. I druga strona to samo. Dziewięćdziesiąt. Niecałe. Może być lekko rozwarty kąt. Mamy. Pyk. Dobra, możemy lecieć to zamontować. I teraz jedną stronę możemy sobie już lekko podgiąć. Przełamać ten kapinos. Nie będziemy musieli z dwóch stron paluchami potem tego dociskać. Oczywiście, jeżeli macie giętarki segmentowe, to jak najbardziej możecie sobie to wszystko już powyginać na gotowo. Jedna strona oczywiście zostaje rozwarta, bo inaczej tego nie założymy. Dobra, mamy to trochę przegięte. Możemy spróbować to założyć pomału.
Dobra. Zahaczamy z tamtej strony. Cyk. Chlast. Teraz tak. Tą stronę możemy sobie już lekko zacisnąć. Ciach. Okej. I drugą stronę też już możemy sobie podgiąć. Teraz sobie przykręcimy heftry. No i co nam zostało? Tylko zaklepać bananki. Już teoretycznie wiecie, jak takie coś zrobić. Jak wykonać prawidłową odtykę bez używania wkrętów farmerskich. No to teraz możemy pomału zaklepywać. Dobra, jeszcze druga strona. Teraz możemy sobie to wszystko ładnie podemknąć. No, i tak wygląda prawidłowo wykonana tyka. Oczywiście możemy to tak zostawić już na kątowym rąbku, możemy to jeszcze przełamać i zamknąć, na drugi raz. I mamy zamknięte na dwa razy. Wiecie już, jak zrobić attykę. To teraz zajmiemy się najtrudniejszym elementem, czyli zwieńczeniem naszej attyki, elementem zakończającym. Zaczynamy.